Kuchnia i przedpokój spaliły się w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Prawdopodobnie doszło tam do zaprószenia ognia. Na szczęście pożar szybko ugaszono. Nikt też nie ucierpiał. Z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej. Pożar udało się ugasić w kilkanaście minut. Z mieszkania wyprowadzono mężczyznę, któremu na miejscu udzielona została pomoc w postaci tlenoterapii. Oprócz niego nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Przyczyny pożaru bada policja. Najprawdopodobniej doszło jednak do zaproszenia ognia w kuchni. W czasie akcji strażaków kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych z mieszkań i biur znajdujących się w kamienicy.